kochani, w sprawie bajki, potocznie bajki, tak naprawdę to jest baśń. Bajka to jest taki utwór literacki, wierszowany i tak dalej. Natomiast baśń to jest historia wyssana z palca lub z długopisu lub ewentualnie z pióra. Jak dawno to z pióra wysysali te historie i zapisywali piórem gęsim też. No. Natomiast potocznie bajka to jest jakaś tam legenda, jest to jakaś przypowiastka, jest to jakaś opowieść, jest to opowieść o tym, że świat jest dobry, że ludzie są mądrzy, że pobrali się i żyli długo, długo i szczęśliwie. Oczywiście to wszystko są to, jest to kit na wodę, fotomontaż po to, żeby te dzieci zasypiały grzecznie i miały kolorowe sny po to, i dlatego się tam opowiada takie różne te historie, że wpierw no, było ciężko, ale potem pojawił się książę, zabił smoka i wszystko wyratował i było cudnie i się zakończyło to happy endem. Oczywiście amerykańskie te produkcje filmowe przejęły to i te wszystkie produkcje filmowe amerykańskie, te melodramaty, te różnego rodzaju te komedie romantyczne, to tam oczywiście od początku do końca jest kit, kochani, tam jest kit od początku do końca i ten kit to, że oni przedstawiają, jasno mówią, że to jest bajka, że to jest bzdura, dzięki temu możesz zrozumieć, że życie jest nieco inne, kobiety są nieco inne, miłość wygląda nieco inaczej i znaczy się, że firmy erotyczne, pornole też nie mówią prawdy. To jest zupełnie druga strona medalu, bo tam w tych amerykańskich filmach w ogóle nie ma seksu, w tych pornolach jest sam seks. Czyli pośrodku, kochani, pośrodku między pornolem a bajką to jest życie. I to życie między pornolem a bajką to jest taki mały fragmencik i to się nazywa życie małżeńskie. Nie ma nic wspólnego ani z pornolem, ani z happy endem.